Park Jordana to jeden z najpiękniejszych parków w Krakowie. Park Jordana jest piękny dlatego, że właśnie w tym parku jest trochę przyrody. Ostatnio pojawiły się w Parku Jordana tak zwane łąki kwietne. Właśnie widzimy tą łąkę z takim malutkim domkiem. Jakkolwiek jestem przeciwny wszelkiej zabudowie w parku, to jednak ten domek spełnia swoją rolę, szczególnie też, że lokatorzy są dosyć przyjemni. To jest to domek dla trzmieli. Łąka jest cudowna, pięknie wygląda, no i oczywiście pachnie, pachnie. Dlatego zachęcam jeszcze spacerowiczów, żeby jeszcze tej jesieni przybyli do Parku Jordana i zaczerpnęli tego aromatu tych różnych ziół i kwiatów. To jedna z naprawdę, niestety nielicznych, ale bardzo wartościowych inwestycji w parku. Bo niestety otoczenie całe parku zostaje zabudowane, no stadion Wisły, widzimy jak wygląda, jest to żel betonowy, po prostu monstrum. Obok stadion lekkoatletyczny został przejęty w sposób skandaliczny i tam buduje się apartamentowce, a tam dalej, gdzie były baseny Krakowi, to oczywiście tych basenów w ogóle nie będzie, tylko buduje się jakieś hotele i jakiś ośrodek sportowy. I to jest to skandaliczna sprawa, ponieważ te tereny należały do Krakowa, do miasta Krakowa, do nas wszystkich. No ale na razie cieszmy się tym Parkiem Jordana i dbajmy, żeby on zawsze pozostał parkiem i był taką małą enklawą przyrody w środku miasta.